ciekawe oświadczenie poselskie. Proszę posłuchać. Bitwa o Krowę to tradycyjny turniej miast Białogardu i Świdwina rozgrywany corocznie na pamiątkę wydarzeń z 1469 roku. Ewent chłop Zeremin przekazał innemu chłopu ze wsi białogardzkie krowę na pastwisko pod warunkiem, że mieszkaniec Białogardu przetrzyma tę krowę przez zimę u siebie. Na wiosnę 1469 roku zażądał mieszkaniec Zeremin zwrotu swojej krowy, jednak otrzymał odmowę, na co kilku chłopów z Zeremin z przyjaciółmi ze Świdwina pewnej nocy wzięli siłą. Wściekły Karsten von Wappersdow zbudował duży stos, aby napaść na Świdwin. Doszło do bitwy, która dzięki działalności Christopha i jego rycerzy zakończyła się po 3 godzinach bitwy zwycięstwem mieszkańców Świdwina. Dla przypomnienia potomnym, burmistrzowie tak zwaśnionych onegdaj grodów organizują od czasów onych warholnych bezkrwawe obnowienie. W dniu sądnym miast mieczów i włóczni, hońce, a maszkarnicy obu grodów siłę i rozum swój zaprzęgając, turniej uczynią ku radowaniu się tak mężów i matron statecznych, jak pospólstwa i gawiedzi. Po igdzach owych biesiada wielka wydana będzie, a pląsy i gody trwać będą do zaranka białego. I co, nie należą się wakacje? No, oczywiście, że się napamięta pan wyścig pokoju. Tam był taki kolarz Wilczewski, czy chyba się nazywał. I na jednym wyścigu, na jednym tym punkcie etapowym wygrał krowę. Właśnie wygrał krowę, no i był problem, co z tą krową zrobić. I wtedy kolarze uchwalili, że wszystkie nagrody łącznie z tą krową idą do jednego worka i potem się podzielą na mecie. I się nie kłócili się, w ogóle nie było żadnych afer. Jak sądzę, jak słyszałem, jak się nazywali ci rycerze, tam Kersten, to chyba ta miejscowość się nie nazywała Świdwin wtedy. Chyba nie, tak, może trochę wcześniej.